Święto, literackie święto, 20 nominowanych do Nagrody Nike, jak zwykle w maju, została ujawniona. Ujawniona na warszawskich targach książki, na których byłyśmy i jeszcze dzisiaj będziecie mogli zobaczyć film o tym, co na nich polecamy, ale najpierw to, co najważniejsze. Tak. Na liście nominowanych jest w tej chwili 20 tytułów i właściwie jak tu jechałyśmy, to dużo rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy zachwycone tą listą, bo jest tu sporo takich, które czytałyśmy i bardzo nam się podobały i za które mocno trzymały kciuki. I ty masz taką lepszą listę, którą ci wysłałam. Tak. Po kolei proponuję. Proponuję. A więc tak. Sendlerowa. W ukryciu Anna Bikont. Biografia. Spektakularna biografia. Wojciech Bonowicz, Druga ręka. I to są wiersze, które nominowane są też do Nagrody Szymborskiej i możecie posłuchać o nich na naszym kanale, w innym filmie. Jeden z tych wierszy czytamy, więc daj ja odsyłam. Nieczułość, Martyna Bunda. Lata powyżej zera, Anna Cieplak. Pan wszystkich krów, Andrzej Dybczak. Nie hańbi, Olga Gitkiewicz. Po trochu, Weronika Gogola. Rejwach, Mikołaj Grynberg. Stance, Jerzy Kronhold. Pamięć operacyjna, Ewa Lipska. Lesbos, Renata Lis. Toast na progu, Andrzej Menzfel. Terremoto, Jarosław Mikołajewski. Duchy Jeremiego, Robert Rient. Foucault w Warszawie, Remigiusz Ryziński. Mikrotyki, Paweł Sołtys. Gombrowicz, ja, geniusz, Klementyna Suchanow. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcin Wicha. Wymazane, Michał Witkowski. I poezja dla początkujących, Adam Zagajewski. Boże, powiedzmy sobie wprost. Wicha został naszą książką roku. Dostał super okejkę krótkiej przerwy. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, zachwyciły nas obie. To była jedna z tych mniejszych książek, które przeczytałyśmy obie w zeszłym roku, bo my się tak pięknie uzupełniamy. Pięknie czy nie pięknie, ale... No, uzupełniamy się. Co nas jeszcze zachwyciło z tej listy? Mikrotyki. Mikrotyki, tak. Lata powyżej zera to już widzieliście na Facebooku, że wrzuciliśmy ekscytującą reakcję ty na nominację Czułość. Ale może... Wszystkie chcemy mówić? Rejwa. Może tak pokrótce, co to za książki? No dobrze, możemy. No więc dobrze. Sendlerowa w ukryciu, Anny Bikont, sążnista biografia naszej słynnej na cały świat bohaterki ratującej tysiące żydowskich dzieci. Anna Bikont trochę ją odziera z tego nimbu wspaniałości. Okazuje się, że nie wszystko w jej biografii było takie, jak Sendlerowa opowiadała, ale przy okazji nie niszczy tego wizerunku. To nie jest tak, że zostajemy z jakąś taką wizją, że to jednak była jakaś bardzo zła osoba i całe życie kłamała. Nie. Bardzo ciekawa pozycja, polecana przez wszystkich. Bez wszystkich. Nie słyszałam żadnego głosu krytyki na temat tej książki. Tak jest. Drugi nominowany tom to poezja, Druga ręka, Wojciech Bonowicz, tak jak już mówiłaś. Nominowany do Nagrody Szymborskiej, to autor wywiadu z Tischnerem, nie, biografii Tischnera i w ogóle dziennikarz też poza tym, że poeta. Pociąga go to, co zwykłe, w prostym obrazie i zdarzeniu poeta szuka wartości, jak napisał sekretarz nagrody Marek Radziwon. Te tytuły są wymieniane nazwiskami autorów alfabetycznie, więc kolejność nie ma tutaj znaczenia, dlatego trzecia na liście jest Nieczułość Martyny Bundy. To najpierw była jedna z tych książek, których nie przeczytałyśmy w zeszłym roku i żałowałyśmy, przyznawałyśmy się do tego. Ja ją nadrobiłam zaraz jakoś na początku i jest to jedna z ciekawszych kobiecych perspektyw, jakie czytałam w ogóle. Historia trzech sióstr w Polsce powojennej, toczona, opowiadana przez kilkadziesięcioleci o miłości, o silnych kobiecych charakterach, o wojnie, o tym, jakie wojna zostawia w nas ślady i w następnych pokoleniach. Piękny debiut. Tak, reporterki i bodajże szefowej działu reportażu w tygodniku Polityka. Powieść Lata powyżej zera, Anny Cieplak, mówiłyśmy o niej już kilka razy. Przeprowadziłyśmy też wspólnie wywiad z autorką, to jej druga książka. Za nią była nominowana do Nagrody Konrada, którą zdobyła. Tak. Tak. Wcześniej było to, ma być czysto też. Ma być czysto, obsypane rozmaitymi nagrodami. Książka trochę pokoleniowa, o właśnie pokoleniu, które wychowywało się w latach 2000 i powyżej. Mamy tutaj dźwięk gadu-gadu, piosenki Ich Troje, wymarzone Nike, jak już pojawił się taki żarcik na Facebooku, że to te Nike i te Air Maxy tam zrobiły po prostu nominację dla Ani. Tak, no w
napisana żywym językiem, bardzo współczesna powieść. No i cieszymy się. Im więcej dziewczęskich głosów w literaturze, tym lepiej. Opowiadania. Pan wszystkich krów. Andrzeja Dybczaka, wydawnictwo Nisza. To są opowiadania, których nie czytałyśmy, więc jedna z tych rzeczy, które na pewno bardzo chciałybyśmy nadrobić. W recenzji możecie przeczytać, czy to opowiadania bliskie reportażom, więc to może być ciekawa forma. I sam Dybczak w wywiadzie mówił: reporter próbuje bardzo wiele opowiedzieć, rysuje całe szerokie tło wydarzeń, stara się być obiektywny, nie czuje się związany z takimi zadaniami i powinnościami, niesie mnie tekst, opowieść. Czy ktoś z Was to czytał, żebyśmy wiedziały, czy Wy też rekomendujecie? Kolejna nominowana, reportaż Nie hańbi Olgi Gitkiewicz, o, jak wiadomo, o pracy, dowody na istnienie, wydawnictwo. I tutaj bardzo, myślę, stosowny cytat. Szydłowiec to miasto, w którym nic się nie zgadza, pisze autorka o polskiej stolicy bezrobocia XXI wieku. Polska z jej reportaży to kraj, w którym nic się nie zgadza. Kraj mobbingu, procedur antymobbingowych, ludzi szukających pracy i bezskutecznie szukających pracowników. Kraj rynku pracownika, gdzie najdłuższe nieobecności pracy wynikają z zaburzeń korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych. Po trochu Weronika Gogola. O tej książce mówiłyśmy Wam, że to takie trochę inne Gogoły, bo Gogola ma bardzo podobny styl do Wiolety Grzeskiej, a także podobny temat, bo dotyka historii życia na wsi, na głębokiej prowincji. Oswaja śmierć i pisze w sposób, w którym macie ochotę ciągle podkreślać książkę. Opowiadania. Rejwach Mikołaja Grymberga. Polecana przez nas też wielokrotnie książka. Mała, mocna książka, której nie należy czytać w autobusie, jeżeli nie chcecie płakać w miejscach publicznych. O odkrywaniu żydostwa, o odkrywaniu korzeni, o tożsamości, o sprawach, o których nie rozmawia się w domu. Poezja. Stance Jerzego Kronholda. W ubiegłym roku wśród nominowanych do Nike znalazł się żałobny tom Jerzego Kronholda Skok w dal. Więc to rok po roku nominacja. Tak jest. Poezji jak zwykle nie ma bardzo dużo, ale akurat tutaj tom za tomem, bo kolejna nominowana to Ewa Lipska i jej Pamięć operacyjna. Krzysztof Siwczyk pisał o tym tomie. To pokaz sztuki poetyckiej na najwyższych obrotach zaangażowania i eskapizmu jednocześnie. Ewidentnie wiersze te wchodzą w zwarcie z dzisiejszym stanem świata, a stan ten okazuje się awaryjny. Esej. Lesbos Renaty Lis. Ta autorka też już była nominowana do Nike bodajże 2 lata temu. Na okładce Lesbos Renaty Lis, najstarszy znany wizerunek Safony. Kim była poetką, pieśniarką, heterą, kurtyzaną? Czy miała wokół siebie krąg dziewcząt złączonych kultem Afrodyty? Kochała kobiety? Tak, ale nie tylko kobiety. Kochała nie czyjąś płeć, ale to, co zachwyt budzi. Czasami również chłopców. Poza tym miała męża i córkę. Czy na pewno istniała tylko jedna osoba, kapłanka Afrodyty, sama stała się kimś w rodzaju literackiego bóstwa. Tak pisał o tej książce Tadeusz Sobolewski. Kolejny nominowany, Andrzej Mencfel i powieść Toast na progu, która ukazała się w wydawnictwie literackim. Książka o chłopskiej tożsamości, z którą powinniśmy się zmierzyć. Polecał nasz kolega Arek Kruszczyński. Reportaż Terremoto, Jarosław Mikołajewski, który jedzie do Włoch i opisuje tam skutki trzęsienia ziemi. I robi to, uwaga, w poetyckim stylu. Powieść. Duchy Jeremiego, Roberta Rienta, to debiut prozatorski. Autora głośnego reportażu o Świadkach Jehowy. Tak jest. Świadek. No i książka, która podzieliła krytyków, więc bardzo ciekawa jest jej obecność na tej liście. Kolejny reportaż. Foucault w Warszawie, Remigiusz Ryziński, też ukazał się w dowodach na istnienie. Tak. Co autor historii seksualności robił w Warszawie? Można powiedzieć, że research do swojego monumentalnego, nigdy niedokończonego dzieła, bo w czasie dość krótkiego pobytu w Polsce na własnej skórze przekonał się, jak wyglądają relacje seksu i władzy. Tak o tej książce pisał Piotr Zieliński. No i wreszcie kolejna nominowana książeczka. Mikrotyki Pablo Pavo. Czyli Pawła Sołtysa. Debiut w opowiadaniach znanego muzyka i tekściarza. Książeczka mała, pełna soczystych opowieści, którą, jak pamiętacie, przeczytałam już 3 razy. Naprawdę? Tak, 2 razy w pociągu i raz jeszcze potem. Szalona. I'm madly in love w tej książce i mamy na kanale fragment spotkania, które Natalia prowadziła z Pawłem Sołtysem u nas w
siedzibie w gazecie, ale to przede wszystkim coś, co musicie przeczytać. Sorry. To była jedna z najważniejszych książek roku, również według krótkiej przerwy. Była w naszej dziesiątce. Biografia. Gombrowicz, Jageniusz. Dwa ogromne tomiszcza Klementyny Suchanów. Suchanów, która z zabójczą precyzją przygląda się życiu Gombrowicza. Rzecz nie do pominięcia dla gombrowiczologów i nie tylko. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Marcin Wicha. No to już znacie te nasze zachwyty. Wiecie, że to jest książka roku, krótkiej przerwy. Po śmierci matki Marcin Wicha przegląda jej książki, jej rzeczy, to co zostaje po człowieku, który odchodzi. I snuje opowieści z przeszłości i teraźniejszości. Bardzo wzruszająca książka, przy której jest ten taki niesamowity moment, w którym na jednej stronie się w głos śmiejecie, by za chwilę uronić łzę. Powieść Wymazane Michała Witkowskiego. Witkowski po sesjach na Pudelku i próbowaniu zostać internetowym celebrytą w celach zawodowych wraca po prostu znowu z powieścią, którą zaskakuje i przypomina, że jednak nie jest tylko takim internetowym śmieszkiem, tylko też świetnym pisarzem. Wymazane, miejscowość gdzieś na prowincji. Wybierzcie się tam razem z Michałem Witkowskim. Esej. Poezja dla początkujących. Adam Zagajewski. Nasz wieczny kandydat do Nobla. Znajduje się również na długiej liście do nagrody Nike. Oto esejów Zagajewskiego Jakub Kornhauser napisał. Tom esejów Adama Zagajewskiego nosi tytuł Poezja dla początkujących. Nie trwóżcie się jednak wy, którzy alergię macie na podręcznikowe kobyły. Ani nie strożycie wy, nie strożcie wy, co się macie za unibusów od literatury i afrontem dla was bycie dopiero na początku. No dla nas to nie jest afrontem, więc ta książka dopiero przed nami. Siódemkę z tej dwudziestki poznamy na początku września. A zwycięzcę 7 października. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będziemy mogły dla Was zrelacjonować galę Nagrody Nike. Przed rokiem ten tytuł dostała książka Żeby nie było śladów Cezarego Łazarewicza na naszym kanale i o tej książce, i z wręczenia nagrody, co nieco możecie znaleźć. Zachęcamy do zgłębienia krótkiej przerwy. Napiszcie nam w komentarzach, za kogo trzymacie kciuki, kto jest wielkim nieobecnym tej listy, kogo Wam tutaj szczególnie brakuje. I jak zawsze subskrybujcie nasz kanał. Bo będzie się teraz dużo działo z okazji targów i nie tylko, i w wakacji, i wszystkiego. I festiwali, na które będziemy jeździć, i pracy, którą mamy. No musicie trzymać kciuki.